Kilkumetrowe zapadlisko, zalane piwnice, posesje i boiska to tylko niektóre ze skutków wczorajszej ulewy, jaka przeszła przez województwo śląskie. Padający deszcz najbardziej dał się we znaki mieszkańcom powiatu tarnogórskiego. W Tarnowskich Górach za halą sportową woda wypełniła parking na wysokość około 1 metra. Zapadła się kostka brukowa. Doszło do zalania tylnego parkingu. Po odpompowaniu wody z tego parkingu niestety część tej wody wdarła się także na halę, więc uszkodziło nam część parkietu, który mamy wewnątrz budynku. Natomiast po odpompowaniu wody z parkingu okazało się, że wokół jednej ze studzienek kanalizacyjnych zapadła się ziemia. Na razie hala sportowa i parking za nią są wyłączone z użytku. Nie wiadomo na jak długo. Spore szkody odnotowało też Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty. Płynący strumień wody wybił okno w piwnicy i wdarł się na szpitalne korytarze. Była zalana najniższa kondygnacja naszego szpitala, natomiast 2-3 sale chorych, natomiast na chwilę obecną trwają jeszcze prace porządkowe. Pacjenci są zabezpieczeni, nic im się złego, że tak powiem, nie dzieje. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, jeszcze część zabiegów w tych niskich kondygnacjach jest na razie wstrzymana. Natomiast pacjenci, którzy byli zaplanowani na zabiegi, kontynuują te zabiegi w innych gabinetach na wyższych kondygnacjach. To z kolei boisko przedszkola nr 12 w Tarnowskich Górach. Od rana strażacy wypompowywali z niego wodę. Nie brakowało także interwencji polegających na usuwaniu wody z piwnic prywatnych domów. Pracowali również z nami strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Orzegowa, Katowic oraz Sosnowca. Ogólnie od godziny 17 do północy strażacy powiatu tarnogórskiego przyjęli ponad 330 zgłoszeń, z czego ponad 260 zostało obsłużonych przez strażaków. Ta pozostała część zgłoszeń po prostu została zweryfikowana przez funkcjonariuszy stanowiska kierowania pod kątem zasadności działania tam Straży Pożarnej. Ale straż działała nie tylko w powiecie tarnogórskim. Straż Pożarna odnotowała ponad 580 zgłoszeń związanych głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, niższych kondygnacji budynków oraz dróg. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiatach tarnogórskim, myszkowskim i gliwickim. Prognozy pogody wskazują, że kolejne deszcze mogą pojawić się w regionie w sobotę.